Jest 5:30. Dzisiaj mam wyjazd do Poznania, więc muszę umyć zęby. Ogolić się. Poprawić włosy. Ubrać się. Ubrany. Blisko pić kawę. Raz przepraszam za wczorajszy odcinek, ale biorąc pod uwagę, że 2 dni chorowałem, to poniedziałkowy odcinek może być cienki. Za co przepraszam. List dla żony zostawiam. Bardzo miły taksówkarz, jestem na czas na dworcu centralnym, tylko nienawidzę, jak pytają się, którędy jechać. Okej, więc mamy przerwę w Poznaniu na lunch. Jak to smaczy, polecam. Czas kupić czapkę. Czy kupię w Poznaniu czapkę? O, to jest pytanie. Naprawdę, nie ma nic bardziej wkurzającego niż brak listka. Tam, gdzie masz czapki. Fuck. Kupić w pośpiechu czapkę, zaliczone. Czapka kupiona pod kolor szalika. Niebiesko-szara. Co najważniejsze, zostało mi 10 minut z przerwy lunchowej. Od 7 pociąg, taksówka, biuro, służbowe sprawy. Godzina przerwa na lunch, teraz będzie do 18. O 19 hotel, 19:40 i spotkanie w knajpie. Także jak widzicie, wszystko w biegu, w biegu. Mikrofonu nie wziąłem, także pewnie huczy teraz. A czy ze sobą do Poznania wziąłem, ale nie teraz. Ha. Jeżeli jeszcze tego się nie domyśliliście, to w Poznaniu jest bardzo zimno. Ale to już wiem po ostatnim pobycie. Dlatego czapka, rękawiczki, szalik są konieczne. Okulary to ściema. Ha. No, tym razem inny hotel. Hotel Merkur. W Poznaniu. Wiada się ciekawie. Duży fajny pokój z widokiem na centrum. Wszystko fajnie, gdyby nie 20 minut czekania w kolejce, aby otrzymać upragnione. Jestem już w hotelu. Wjazd służbowy, Poznań, dzień pierwszy. Jestem na nogach. Od 5:30, o 7:00 miałem pociąg, jakieś 2,5 godziny jazdy, później od rana spotkania, pierwsza przerwa o 12:30 do 13:30, później ciurkiem do 18:00 z przerwami 15-minutowymi, więc nie ciurkiem, ale dobra, nie wychodząc dalej niż 5 minut od miejsca spotkania. Dużo gadania, dużo ustaleń. Analiza, co jest potrzebne, co nie. O 18:00 taksówki do hotelu, w pół do hotelu. Jakieś 15-20 minut czekania na klucz, bo jakiś bukowiek w recepcji. Jest godzina 19:05.
O 19.20 są taksówki zamówione i jedziemy do lokalu. Tak wygląda mój dzień. Jak wrócę, postaram się jeszcze coś zmontować, chociaż nie wiem, czy będę miał siły. Najlepszy uchwyt na papier, jaki widziałem. Przynajmniej nigdy nie wkakuje. Restauracja ma bardzo dobre owoce morza. Spróbowałem po raz pierwszy raz smule. Bardzo mi tam smakowały. Nie było czuć mułu, spodziewałem się, że będą jakieś ciągnące się, jak mi wytłumaczono, co to jest, to w środek będzie się ciągnął, ale nie, był bardzo dobry. Dobry, także polecam. Do tego spróbowałem tam ośmiornicy, która troszkę przypominała kurczaka, ale też nie była gumiasta, mimo że dziwnie wyglądało to. Oczywiście krewetki tygrysie były pyszne. Restaurację polecam, nie jest tanio, ale warto. Jeżeli jesteście w Poznaniu, pójdźcie do Momo koniecznie i zjedźcie pyszne owoce morza z wachty.